Przedstaw się, powiedz, co trenujesz i jak długo. Marta Piotrowska, trenuję lekką atletykę, skok w dal. Trenuję 14 lat. Skok w dal to jest moja koronna dyscyplina, bo jeszcze tam 100 metrów biegałam. Na Igrzyskach Paralimpijskich będę skok w dal. 14 lat powiedziałaś. Co spowodowało te 14 lat temu, że zdecydowałaś się właśnie na lekką atletykę, w ogóle na uprawianie sportu? To przez mojego trenera byłego. Spotkał mnie na zawodach bocci w szkole podstawowej. Tak, podstawowej. I wtedy zaproponował mi, że mogę trenować lekką atletykę, żebym przyszła na trening. I tak się zaczęło, że zaczęłam treningi, zawody. Najpierw 100 metrów było, później 200 jeszcze biegałam, a tak później się okazało, że najlepiej to skok w dal i do tej pory. Powiedz mi, żebym dobrze zrozumiała, czy startujesz też w tych różnych dyscyplinach normalnie w trakcie zawodów i w biegach i w skoku w dal? Nie. Już teraz tylko skok w dal, tak. Okay. Mówiliśmy o treningach. Powiedz, jak one wyglądają. Jak długo trenujesz, ile trenujesz dziennie jak wygląda system treningowy? To wygląda tak, że 6 razy w tygodniu, a czasem 7 razy w tygodniu trenuję. Półtorej godziny, zależy to też od treningu, od cyklu, jaki tam trener sobie ze mną ten cykl postanowi i wtedy realizujemy treningi. Czy przy okazji tego, że pojedziesz teraz pierwszy raz na Igrzyska Paralimpijskie? Nie, to będzie mój trzeci. Trzeci? Tak. Okej. Okay. Czyli jesteś już weteranem Igrzysk. Było pierwsze, na Paralimpiadzie byłam w Pekinie w 2008, w Londynie. I teraz będzie Tokio. Czy te treningi w związku z igrzyskami jakoś się zmieniają? One są intensywniejsze czy inne? To jest... są takie same. Bo to też od Mistrzostw Europy, Mistrzostwa Świata, Igrzyska, to trener tam cykl zaplanuje i wtedy trenujemy. Ale to niezależnie, czy Igrzyska Paralimpijskie, czy... A masz jakiś taki start w zawodach, który wspominasz najmilej i dlaczego? Najmilej? Mistrzostwa Europy w Berlinie. Tam zrobiłam życiówkę i najmilej wspominam, bo byłam, bo dążyłam do swojego celu, tak? Powiedz mi a propos Igrzysk Paralimpijskich. Co czujesz, kiedy będziesz znowu startować? Że jestem, że mogę wystartować, że będę na stadionie i mogę wystartować w swojej koronnej dyscyplinie. A czym w ogóle dla Ciebie właśnie jest start? Mówisz, mogę wystartować, ale czym to jest dla Ciebie, ale też i dla sportowca? Bo się przygotowujemy do zawodów, do tego startu. To są emocje, tak? Startowania, że mogę wystartować w swojej koronnej dyscyplinie. No po prostu teraz nie mogę tego... Czy to jest jakieś spełnienie marzeń? Jakieś... No bo mówi się o tym, że to jest najważniejsza impreza czterolecia właściwie nieraz w życiu każdego sportowca. Czy to jest dla Ciebie też jakoś ważne?
No tak, no bo będę na Igrzyskach Paralimpijskich. Tyle czasu się przygotowywałam i po prostu. No to są emocje i. Powiedz mi, czy stosujesz jakąś specjalną dietę? Tak. Tak? Tak. A powiesz nam jaką? Bo to do skoków dalej jest ważna też, chodzi o wagę, że trzeba być lekkim i no mam dietetyka, współpracuję z dietetykiem, bardzo dobrze układa mi dietę i widać efekty. Czy są jeszcze jakieś techniczne takie kruczki, takie, które rzeczywiście przy skoku w dal są niezbędne? No tak, trener mówi, żebym na maksa biegała. Trener mówi, że mam to zrobić, że na maksa mam się nie bać i. Jasne. Czy masz jakieś pasje pozasportowe? Wiemy, że pewnie ten sport jest w zdecydowanej większości twojego życia, twojego czasu wolnego, ale czy jest coś, czym się pasjonujesz, co robisz może w wolnym czasie? No, w wolnym czasie no to na działkę. Lubię na działce robić różne rzeczy i no nie mam. No, wolne takie ogrodnicze takie, tak? Tak, ogrodnicze, tak. A tak to no to wolny czas spędzam na działce. Czy to cię jakoś odstresowuje od zawodów, od tych emocji, które gdzieś tam tak, są w trakcie startów? Tak, bo nie myślę o treningach, o zawodach. Poza treningiem, poza zawodami, poza treningiem nie myślę co dalej. Po prostu odcinam się i jak przychodzę na drugi dzień na trening, to myślę tylko o treningu, a po treningu myślę o czymś innym. Tak. A masz jakiś specjalny sposób motywacji? Takiej sportowej motywacji? Wyciszam się. I po prostu odcinam się od tych różnych gadek czasami niektórych i po prostu nie myślę o tym. Powiedz nam teraz, jak wykorzystujesz wsparcie z programu PFN Team 100 od Polskiej Fundacji Narodowej? No bardzo to jest pomocne i dziękuję za wsparcie, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo naprawdę pomaga nam przygotować się do zawodów, do Igrzysk Paralimpijskich i bardzo dziękuję. To my dziękujemy, że możemy jakby wspomagać, też wspierać sportowców, którzy są na takim poziomie i, że tak powiem, radzą sobie bardzo dobrze. Pytanie jeszcze jedno. Czy masz jakieś marzenia? Tu i teraz. Oczywiście pytać o to przed Igrzyskami Paralimpijskimi, no to wiadomo, jest to proste, ale może jest coś, o czym marzysz od zawsze? No chciałabym zdobyć ten medal paralimpijski, ale zobaczymy. Nie chcę nic zapeszać, po prostu chcę wystartować, chcę pokazać się jak najlepszej strony. A czego możemy Ci życzyć, żeby zrealizować to marzenie? Powodzenia. Powodzenia. Życzymy powodzenia, życzymy takiego spokoju, bo to chyba jest ważne w momencie osiągania tego swojego celu, ale też życzymy dobrego startu, tego, żebyś była zadowolona po tym, jak wrócisz z Igrzysk Paralimpijskich. Niezależnie od wyniku, niezależnie od tego, jaki będzie efekt. Tylko, żebyś mogła powiedzieć, że zrobiłam dobrą robotę na maksa, jak to mówi twój trener. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Super. FN Team 100. Wspieramy zwycięzców. Marta Piotrowska. Trzymajcie kciuki.